Witam Was tutaj, cześć, witamy już w kolejnej serii. Tym razem jesteśmy znowu na PKP Marsa, PKP Rembertów, myślnik Marsa. Znaczy stacja 9733. No, ta stacja jest dosyć sławna, tu jest ten drugi raz, a jeszcze muszę raz przyjechać tutaj. Mamy cały czas, wygląda wszystko tak samo ładnie, wszystko w liściach. Chociaż teraz jest nowy rower, bez siodełka. Zgłoszę go oczywiście, tak, żeby nie było. Ale takiego roweru jeszcze nie widziałem nigdy. Natomiast to jest najważniejsze, jedziemy dzisiaj sobie nową trasą. A mianowicie jedziemy do jedynej dzielnicy w Warszawie, która nie ma żadnej stacji Veturillo. Mam na myśli Wesołą. I co dużo mówić, przejedziemy się do Wesołej, pojedziemy po Wesołej. Wesoła Stara Miłosna i później przez Centrum Zdrowia Dziecka i kanał Wawrzyszewski będziemy wracać do PKP Wawrzyszew, PKP Wawer i kanał Wawerski. Dobra, tak czy siak, dużo mówić, mamy nasz rower przygotowany, działający, oczywiście z podglądem wstecznym i jedziemy dalej. A właściwie to zaczynamy jeden z dłuższych przejazdów. Zegarek. Trochę tego czasu minęło. Z jakieś 3 kwartały od ostatniego odcinka poza prawem. Z takiej faktycznej serii. Witam Was tutaj, cześć, cześć znowu. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Avizoną już poza prawem. Na Veturillo. Dziś rozpoczynamy sobie nową serię, a to oznacza, iż muzyka i w tle się zmieniła. Teraz będziemy sobie słuchać muzyczki z Horizon i standardowo trochę historii z okolicy. Powiem tylko w skrócie, tak jak tutaj na początku już mówiłem, będziemy w nowych rejonach teraz jeździć i to będzie Wesoła i głównie Wesoła, chociaż zaczęliśmy w Rembertowie, bo w Wesołej nie ma żadnej stacji Veturillo, a na Wawrze jest jedna. Na niej skończymy naszą trasę. Jak widzicie, zdjęcia nie są najnowsze, w teorii mają już 2 lata, ale spokojnie. Nie bądźcie aż tak bardzo przekonani, bo tam się dużo raczej nie zmieniło. Poza tym ta seria zazwyczaj jest trochę cofnięta do czasów. Jak wyglądało to kiedyś, bez pandemii, bez wszystkiego, jak to nagrywałem wtedy, to w ogóle nie myślałem o czymś takim jak matura. Już nie mówiąc o pandemii. No i tak, zaczynamy sobie od PKP Rembertów, obok której właśnie przed chwilą jechaliśmy. I w tle aktualnie leci muzyka z Horizon Zero Dawn, Aloy Steam. Czyli muzyka, która jest w menu głównym z gry. No i tylko powiem krótko na temat tej stacji. Stacja posiada jeden niezasadzony peron z 2 krawędziami. Peronowy nie posiada czynnej kasy biletowej. Poruszanie się między peronami ułatwia przejście podziemne. Stacja posiada również część towarową. Generalny remont stacji wykonano w roku 2000. W 2007 roku zaprezentował koncepcję stworzenia parkingu parku Jedź. Jednakże do dzisiaj jeszcze nie powstał. No i tak, jak widzicie, mamy mapkę. Dla części osób, które mogą nie wiedzieć, co to jest za seria, to jest seria, w której jeżdżę na Veturillo, bo dawno jej nie było. Jeżdżę na Veturillo w granicach Warszawy i nie tylko, też poza granicami Warszawy. Nie wiem, która będzie seria kolejna, ale teraz będziemy sobie jeździć na pewno po Wesołej. A trochę serii jeszcze właśnie spoza prawem mam i chętnie bym je nagrał wszystkie, bo one trochę mi ważą też miejsca na dysku. Nie będę mówić, że nie. Jak widzicie, mamy kamerkę od tyłu, dzięki czemu mamy podgląd do tego, co widać w bocznym lusterku. I co ważne, widzimy nasze prędkości aktualne, czyli standardowe około do 20 na godzinę max. Tym bardziej, że to jest pierwszy odcinek akurat tego dnia, jak nagrywam, jeśli mi się dobrze wydaje. Mamy aktualny czas, przebiegi, znaczy to wszystko widzicie, tu jest napisane. Średnia prędkość i najważniejsze dystans od początku. Macie też datę i godzinę, dzięki czemu możecie dokładnie wiedzieć, kiedy to było nagrywane. No i tak, czemu ta seria wróciła? Wróciła, no dlatego, że czekałem na nią po prostu. Długo czekałem, żeby znaleźć wszystkie materiały z niej. Potrzebuję tutaj ujęć z 3 urządzeń. Plus samo nagrywanie z ciekawostkami trochę zajmuje mi tutaj czasu.
Dlatego to trochę trwało. No i tak, zacznijmy od podstawy, czyli od tego, gdzie, na czym teraz się znajdujemy. Znajdujemy się aktualnie na ulicy Długiej. Teraz to nie jesteśmy na ulicy Długiej. Znajdujemy się teraz na ulicy Bellony. I ta ulica niestety nie ma swojej tutaj strony na Warszawiance, więc nie mogę wam dużo o tej historii powiedzieć. Wiem tyle, że to jest ulica z jednym charakterystycznie chodnikiem. Chodnik jest z płyt betonowych. Co ważne, jest to ulica asfaltowa w większości i jest to ulica, która się ciągnie, ulica lokalna z normalnymi ograniczeniami dla danej strefy tutaj zabudowanej. I co ważne, tuż minęliśmy, przed chwilą było zejście, przejście pod trudowiskiem, tak się was tylko powiem. I co ważne, ta droga się ciągnie wzdłuż naszej linii kolejowej i co jeszcze ważniejsze, jest obok niej ekran akustyczny, co możecie zauważyć obok. No i tak, wjeżdżamy do lasu, będziemy jechać tutaj przez dwa lasy. Niestety są takie po prostu duże obszary leśne, więc nie będę tutaj mówić ich nazw. Ale od razu mówię, nie zrażajcie się do tego, że będziemy jechać lasem. Możecie po pierwsze popatrzeć, jak wyglądał świat przed pandemią. Wiem, że dla części z nas to może być już odległe terminy i w ogóle. No i tak, żeby nie było, ja wtedy jechałem pierwszy raz do tego lasu. Zresztą całą moją wesołej, chyba nie muszę wam ukrywać, że jestem tak często jak nigdy. I moje wycieczki do Wesołej to są bardziej takie turystyczne. To jest jedna z ostatnich dzielnic Warszawy, która się pojawiła, to trzeba przyznać. I ja nie, w sensie ona nie wygląda jak typowe dzielnice Warszawy, ona jest tutaj przyłączona. Samo nazewnictwo ulic tutaj jest problematyczne bardzo, jeszcze w dzisiejszych czasach, jest jakie jest. I no nawet mnie nie ciągnęło zbytnio, ale biorąc pod uwagę, że tam nie ma faktycznie żadnej stacji Vetorillo, to aż się prosiło o to. Swoją drogą, z tego co mi się wydaje, w każdej dzielnicy Warszawy byłem już na Vetorillo, biorąc pod uwagę tą serię, co oznacza, że no pewnego rodzaju udało mi się zrobić achievement. No i tak, jak widzicie, tutaj są różne rozjazdy. Ja naprawdę się chyba zgubiłem zaraz w tym lesie, ale w kolejnym odcinku dopiero zobaczycie, jak ja się potrafię zgubić w lesie Wesołej. Ale tak, tu się dużo, dużo ciekawych rzeczy działo, od razu wam mówię. Naprawdę, takich przygód jak w Wesołej nie miałem już dawno. A jeżdżę nawet tu Dillo nie od dziś. No i tak, co ważne, mogę wam powiedzieć trochę na temat tego, co się u mnie aktualnie dzieje. Jak część może z was wie, na serwerze te osoby, które są. Właśnie, zaraz wam jeszcze powiem ciekawostkę, no ale tak czy siak. Dron mi wrócił, w sensie dostałem wiadomość od firmy spod dronu Tytusa, można by wręcz powiedzieć, że mój dron jest już gotowy do odbioru serwisu, więc jutro się dowiem, jutro, czyli dla was dziś, czy faktycznie jest wszystko z nim zacy, że zostałem serwisowany, czy dostałem nowy, czy co tam w ogóle się działo. Natomiast co jest ważne, ciekawostka, ostatni odcinek z tej serii, w ogóle dzisiaj jest jubileuszowy odcinek, bo to jest 80, ale ostatni odcinek z tej serii, jako takiej faktycznie serii, czyli 79 odcinek, to była jazda przez Las Kabacki z Powścina do Kabaty, metro Kabaty, i tamten odcinek miał jeszcze odliczanie do otwarcia metra Księcia Tomasza. To jest naprawdę stare daty i ja jeszcze wtedy, i uważajcie, to jest najlepsze. My jeszcze wtedy myśleliśmy, że za 2 tygodnie skończy się pandemia. To już są w ogóle odjechane pomysły, co nie? Mija rok, a tu się zbyt dużo nie zmieniło, jest coraz gorzej. Zresztą nie wybaczam sobie gdzieś na Vetorillo w maskach i tak dalej, więc spokojnie. Jakby zamierzam robić Vetorillo, po maturze na pewno Vetorillo wróci. Będzie go więcej, o, tutaj coś musiałem przymontować. Na pewno wróci do seria i to w nowej odsłonie. Jakiej, to wam nie powiem. Może nawet nie będzie to koniecznie nawet Vetorillo. Ale sądzę, że nawet jeżeli bym chciał podzielić na nowe urządzenia, to podzielę to mniej więcej pół na pół, żeby nie było, że coś tutaj się nie dzieje. W ogóle jestem ciekawy, co sądzicie o powrocie tej serii. Napiszcie mi w komentarzach. Ja sądzę, że potrzebowaliście takiego mojego wygadania się. To jest właściwie jak vlogi, bym można powiedzieć. Tylko że nie widzicie mojej facjaty. Zresztą, jeżeli faktycznie pokażę już wam kiedyś twarz, to ta seria będzie miała inny format, czyli nie będzie kamerki faktycznie na tył, będzie kamerka na mój facjatę i pewnie będzie nawet jakiś mikrofon podczepiony na żywo, abyście mogli mnie słyszeć. Sądzę, że to może być dosyć ciekawe rozwiązanie,
jakiego jeszcze nie mieliśmy i... No, wiecie. Chyba nie w ten las wjechałem. W ogóle tutaj było miło, bo nie było takich dużych piasków, jak później będą działy się. No ale tak czy siak. Po prostu... Będzie na żywo z moim mówieniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale tutaj mogę trochę wam więcej ciekawostek powiedzieć. Na przykład przy niedalekiej odległości, czy jakieś około 200 metrów od miejsca, przed którym jechaliśmy przed chwilą, znajdował się cmentarz parafialny w Dębetowie. I co ważne, jesteśmy cały czas w Dębetowie. Ten cały lasek się znajduje w Dębetowie. I jedziemy do tutaj poddzielnicy. Na początku jedziemy do poddzielnicy Wesołej, czyli Zielona Grzybowa. No i tak, o Wesołej będę więcej mówić w kolejnym odcinku, bo będziemy jeździć przez Starą Miłosną i tak dalej, tam będziemy się kręcić po różnych rejonach. Natomiast teraz spokojnie się tutaj zasuwamy po lesie w kierunku PKP Wesoła, na której to stacji chyba... Nie, nigdy nie byłem na której tej stacji, w sensie nigdy nie skorzystałem z pociągu. I naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć, kiedy byłem wcześniej w Wesołej. Inaczej niż przejazdem. Chociaż nawet przejazdem dla mnie to nie jest nigdzie po drodze. Więc nie wiem. No to tak, tak jak pytałem się was, co sądzicie o tej serii i co sądzicie o muzyce w tle. No i tak, co dalej tutaj u mnie? No mam nadzieję, że niedługo się pojawi ta tramwaj na Winnicę, bo jeszcze nie wiem jak jest z tymi nowymi przepisami od latania z ULC-u, bo wysłałem im moje prośby o latanie i tak dalej. O zgodę na latanie w określonych warunkach, scenariuszach lotniczych. Nie będę tutaj tłumaczyć dokładnie tego, bo tego jest dosyć dużo, jak przepisy, prawo lotnicze jest zawiłe. Znaczy, jest prostsze niż normalne prawo, co nie zmienia faktu, że i tak jest zawiłe. To się tak mi się wydaje przynajmniej, że jest prostsze. Nie wiem, z prawdziwego prawa tylko znam mniej więcej tak jak wy. No może trochę więcej. Natomiast, co ważne, czekam na odpowiedź od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w skrócie ULC-u, co mi powiedzą. Mam nadzieję, że będę mógł latać normalnie. I jeszcze sprawdzę, jak mogę latać aktualnie w kategorii czwartej. Czy takie zdjęcia z tramwaj kierunek Winnica, chyba sądzę, że będę mógł spokojnie zrobić. Bo nie będę latać przecież nad żadnymi osobami postronnymi. Co innego na budowie metra. No tam trudno byłoby nie latać nad takimi śłupkami. I utrzymanie też odległości zdrowej jest bardzo trudne. Więc będę musiał jeszcze to wszystko niestety sprawdzić i dokładnie się dowiedzieć. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie, bo mimo tego, że mam licencję, w teorii widać jak to wygląda. Także tak, jak widzimy dojeżdżamy do jakichś zabudowań, a to może tylko oznaczać i jedną rzecz, iż dojeżdżamy do ulicy Pięknej. Za chwilę w nią wjedziemy i to będzie oznaczać tylko i wyłącznie jedną rzecz. Zaraz się zobaczycie, ciekawą. Swojego, nie wiem czemu, ale u mnie Vegas jakoś strasznie szarpie. Wy tam macie normalny to obraz, ale podczas mi montowania to mi tak strasznie szarpie. Oż ty, północ wybiła. A myślałem, że uda mi się to nagrać jeszcze w poniedziałek. Tak czy siak, witam was tutaj, Avizonosz, w Wesołej, na Vetudillo. Nie wiem ile osób jeździło na Vetudillo Wesołej. Jeżeli jesteście jedną z tych osób, to mi napiszcie na czacie. Ale sądzę, że jest takich bardzo mało osób. Wjechaliśmy w poddzielnicę Zielona Grzybowa. Aktualnie jesteśmy w części Grzybowej. Jedziemy ulicą Piękną, tak jak przed chwilą powiedziałem. I tutaj mamy trochę inną kubaturę naszej całej ulicy. Po pierwsze, chodniki są właściwie na tym samym poziomie. Nie ma żadnych krawężników. Co faktyczna ulica. I ulica jest całość, wszystko. I ulica, i chodnik to jest właściwie... Tylko kolorystycznie się różni, ale tak naprawdę to są wszystko tutaj betony powycinane, kostka betonowa. Także taka tutaj różnica i dojeżdżamy do ulicy Asfaltowej i to jest... A nie, jednak nie Asfaltowej. No tak, to jest jedna z główniejszych ulic w Grzybowej. Wspólna jest główna, ale to jest jedna z główniejszych. I ta ulica się nazywa Długa, dlatego że jest długa i się faktycznie ciągnie bezpośrednio, w teorii przynajmniej, jeżeli bym jechał faktycznie cały czas do PKP Warszawa, PKP Warszawa Wesoła, ale tak naprawdę się ciągnie przez całą Grzybową. I tu jest właśnie ten problem, mamy dwie ulice długie w Warszawie, jedna w Śródmieściu, druga jest tutaj. I normalnie kiedyś pojawia nowe dzielnice w Warszawie, pomijając Wesołą, wszystkie ulice mają zmiany nazw. Niestety podczas Wesołej tak się nie wydarzyło. Jak sądzicie, czemu? Napiszcie mi tam na czacie czy Discordzie. Właśnie, osoby, których nie ma jeszcze na Discordzie, serdecznie zapraszam. Tam można pogadać sobie o Warszawie i różnych rzeczach. Szkoda tam nie być, co nie? I właśnie, czy ważne i ważniejsze, jutro będzie gość Avizonosza. Około godziny 18 będzie premiera. Sądzę, że nie powinniście go przegapić.
Czy powinniście to obejrzeć? O, tak to powiem. Żeby nie było, że jeszcze jakieś tutaj podteksty wymyślam. Czy coś innego. No i chyba ankieta ze Skylinesów też się jakoś z kwestia czasu kończy, więc nieźle. Dzisiejszy odcinek też jest w ogóle trochę dłuższy niż normalne poza prawem, ponieważ chciałem już nagrać faktycznie cały odcinek do PKP. Trwa on około 25 minut, sam przejazd, plus wstawki i inne. Przypominam, że na końcu wszystkich odcinków poza prawem jest dokładny skrót, a właściwie przelot z Google Mapsa, a właściwie z Google Earth. Przelot nad całą naszą tutaj trasą, co jest ważne. No i ulica długa, tak jak możecie zauważyć, jest długa, tu się już z nami zmieniła w ulicę asfaltową. I co ważne, co chwilę są wejścia do lasu, co no to jest na pewno coś miłego. Natomiast nie ma jej opisu. Jest opis ulicy Długiej w Śródmieściu, ale tej ulicy faktycznie nie ma opisu, no bo to, tak jak mówiłem, po prostu tutaj się podobiły problemy. No i tak, jechaliśmy najpierw przez Stary Dębertów, zaczęliśmy od tego, a teraz jesteśmy w Wesołej. Wesoła dzieli się na parę poddzielnic. Po pierwsze na Plac Wojska Polskiego, czyli ten, gdzie właściwie was tam raczej nigdy nie będzie. Zielona Grzybowa, w której aktualnie się znajdujemy. Wesoła Centrum, do której aktualnie podążamy. Wola Grzybowska, tam raczej mnie nie będzie i nie wiem, czy kiedyś byłem. Co się pewnie byłem, jak zakręcałem jakimś tam patentem czy coś. I Stara Miłosna, to też jest na pewno element Wesołej, w którym będziemy jeździć. Tak samo jak w Grzybowej się jeszcze znajdziemy i na Wawrze koniecznie. Słuchajcie, w Grzybowej chyba nas nie będzie. Tak mi się wydaje. Ale tam później takie jakieś dziwne skróty sobie podobiłem nawet u Dildo, żeby ominąć pewne rzeczy. No i tak, co ważne, Wesoła jest dosyć... jako dzielnica pojawiła się... Nie gadaj, że w tym roku. W 2002 roku. O, mój rocznik. 27 października, licząca w 2008 roku 22 tysiące mieszkańców. Także to jest coś ciekawego. Podczas II wojny światowej... Dobra, nie będę mówić historii, tak jak mówiłem, historię powiem później. Charakterystyka wiadomo jaka chyba jest. No i zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda to na mapie. Na mapie Wesoła wyróżnia się tym, że jest jakby dołączoną ostatnią częścią, bo faktycznie jest ostatnią dzielnicą, która się pojawiła w Warszawie. I ewidentnie widać, pod jak się po niej jeździ, zresztą sami widzicie na zdjęciach, że nie wygląda... Znaczy, dobra, niech będzie. Wawer wygląda podobnie. Ale nie wygląda jak Ursus na przykład. To są mimo wszystko dwie różne rzeczy. No, nawet Białęka wygląda inaczej niż... Zresztą przy tych dalszych dzielnicach Warszawy to od razu widać, że one są z innych rejonów. Inaczej poukładane i w ogóle. To nie są takie klasyczne dzielnice Warszawy, że wchodzisz, oho, Warszawa się zaczęła. Jak macie na przykład na Woli czy Bemowie. Na Bemowie, jeżeli widzicie odpowiednich stron, to od razu widać o zabudowania, wieżowce, osiedla, metro, tramwaje. Natomiast jeżeli wjedziecie od drugiej strony, czyli od strony wschodniej do Warszawy, to czy wjedziecie od Rembrandtowa, a od Rembrandtowa może jak wjedziecie, to i tak jest cud, że uda wam się udać wjechać od Rembrandtowa, ale tak czy siak, jeżeli wjedziecie na przykład od Wesołej, Wawra, czy ewentualnie Targówka od tej dalszej części, to wy nie zauważycie, że wjechaliście do Warszawy. Białęki, Zielonej też nie zobaczycie, że jechaliście. Od Tarchomina czy tam tych rejonów jeszcze na Modlińskiej możecie zauważyć, bo tam trochę się już to pozmieniało. Nagle się pojawiają bloki i tak dalej. Zresztą tam jest Legionowo obok Jabłonna, to tam akurat to cały czas są zabudowania. Ale jak się wjeżdża od Targówek, Wesoła i Wawer, właściwie nie zauważycie, gdyby nie znak, że wjechaliście do miasta. To jest smutne. Ja oczywiście domyślam się, że cały serwer od razu zauważy, bo jak się patrzy na mapie, to oho, wszystkie autobusy pierwszej linii zawracają tutaj, bo się kończy granica miasta. Czyli tu jest granica. Także tak najprościej to sprawdzić. Swojego spotykam parę osób tutaj. Jak widzicie, to są zdjęcia w ogóle z listopada 16, co oznacza, że wtedy było naprawdę już trochę chłodnawo. Nie tak jak teraz, bo teraz jest minus 10 stopni, a u mnie w pokoju teraz jest, o ciekawostka, u mnie w pokoju jest teraz, no około 20 stopni, ale przez prawie cały dzień było 19. Także nie za ciepło. Nie, aktualnie siedzę w bluzie, dogrzewam się, co nie. Także tak, o, myszka mi się jedna wyłączyła. W jednym komputerze mi się myszka wyłączyła, w drugim nie. Dobra, jest, świetnie.
Dobra, zobaczymy, ile jeszcze tutaj przed nami trasy. No, trochę jest. Swoją drogą, nie wiem jak wy, mówiłem, pisałem na serwerze, udało mi się wpić ostatnio platynę w Horizonie. To coś, czego dawno nie robiłem. W sensie, wbijanie platyny zawsze jak dla mnie należy do części takiej, wiecie, top gun. Mam 5 platyn na PlayStation. Nie wiem, czy to mało, czy dużo. Możecie mi napisać w komentarzach, czy macie więcej, czy mniej. Pamiętam, że prawie przy każdej, faktycznie przy dwóch platynach dużo nie musiałem robić. W jednej grze faktycznie trzeba było po prostu przejść grę. W Horizon mogę wam się przyznać, że ja właściwie przeszedłem grę. Ale to dlatego, że grałem w tą grę 2 lata i po prostu przechodziłem wszystko, co było po drodze, wiecie? Wszystkie zadania, wszystkie misje, wszystko po prostu jakie chciało. Jedyne, czego nie zrobiłem na koniec, to po prostu musiałem rozważyć wszystkie jakieś treningowe te rejony. I tylko i wyłącznie tego mi brakowało do platyny. I teraz najlepsza rzecz. My wyjeżdżamy obok, tego nie widzicie, ale obok jest kościół, parafia i uważajcie, jak ona się nazywa. Część osób, ja już widzę w komentarzach tam boom. To jest parafia Opatrzności Bożej. Co by na to? Mamy 2 parafie Opatrzności Bożej. Jedna Sokowiówka i druga Wesołej. Ja mówiłem wam, że Wesoła to jest jakieś odjechane. Obok oczywiście tego kościoła jest cmentarz parafialny. I jesteśmy aktualnie na ulicy Jana Kilińskiego. Także takie ciekawostki. My tu sobie zrobimy w ogóle jeszcze ciekawą trasę, bo jesteśmy aktualnie w Wesołej Centralnej. To jest, no, takie centrum Wesołej. I to będzie wyglądać jak jakieś miasteczko niż dzielnica Warszawy. Zresztą w Wawrze mamy podobną sytuację. Rynek jest zlokalizowany dookoła dworca kolejowego. Tam wszystko się w tych rejonach dzieje. Jest galeria handlowa, która jako tako pokazuje, że to może jest Warszawa. Ale poza tym, nie wiem, może nie mieszkałem nigdy na Wawrze. Mieszkałem w paru dzielnicach Warszawy, ale może na Wawrze nigdy nie mieszkałem. I dlatego się nie znam. Pewnie jakbym tam mieszkał, przecież nie wiem. Wiem, że w tej rejonie znajduje się jedna szkoła podstawowa i chyba tyle. Nie widzę żadnych innych obiektów edukacyjnych. Przynajmniej wzdłuż linii kolejowej. Też dużych marketów nie ma, większe tutaj te markety, w sensie markety, sklepy są po drugiej stronie torów. Głównie chyba mi się wydaje, chociaż mogło się to pozmieniać, bo mnie tam dawno nie było. I tak, ostatni raz tam byłem, jak nagrywam te odcinki. To pokazuje, jak bardzo Wesoła jest po drodze. Przynajmniej dla mnie, nie wiem czy dla was. Jestem ciekawy, napiszcie mi. Kiedy byliście ostatni raz w Wesołej? To może być naprawdę ciekawe. No i tak, widzę, że się powoli zbliżamy do zakrętu w ulicę. Dobrze mi się wydaje, to jest pierwszego pułku WP. Ciekawe. To zaraz pewnie do niej dojedziemy. To jest główna ulica Wesołej. Wesoła Centrum to jest główna tej część. Ewidentnie. I zresztą sami zobaczycie, o co mi chodzi. W ogóle nie sądziłem, że tak duża ulica może się tutaj znajdować. Zresztą samo rondo, które się znajduje po drugiej stronie ulicy, też jest jak dla mnie wielkim wydarzeniem. Teraz się zastanawiam, czy wy możecie wjechać do Rembrandtowa tak bez jakiejkolwiek, wiecie, komunikacji z innymi dzielnicami? Nie, nie możecie. Chociaż, dobra, od Ząbek jakbyście wjeżdżali, ale to i tak byście musieli jakoś wpaść na głowę, żeby od Ząbek wjeżdżać do Warszawy. No ale się chodzi mi o to, jak bardzo nie po drodze jest wjazd przez Rembrandtów do Warszawy z Zielonek. Ząbek. No ale to można się kłócić. Ciekawostki mogę wam powiedzieć o metrze, które ostatnio wiem. Licytacje jeszcze trwają, chyba parę dni. To jest po pierwsze, po drugie, co ważne, to jest to, że aktualnie jeszcze mamy tarcza nasza kręci się, jedna, na brudnie. I będą wyjmowane za około 1,5 miesiąca. Oczywiście staram się tam być z dronem, bo ostatnio były tylko zdjęcia z dołu. Teraz sobie wynajmę jakiegoś człowieka z jednego z moich znajomych, pewnie tych, co się uczą do matury, bo przecież nie mają co robić. I posiedzimy tam jednocześnie, jedna osoba będzie latać dronem, ciekawe kto, a druga osoba, czyli będzie pilnować po prostu aparatu i będzie patrzeć też na drona.
No i wjechaliśmy na tę ulicę. Chyba już wiecie, o co mi chodziło, że to jest jedna z główniejszych ulic. Od razu widać, że tutaj się coś dzieje więcej trochę. Także tak, mamy rondo. No i to jest, chyba daj sobie trochę przybliżę, żeby wam powiedzieć, jak to wygląda. Z bliska. Dojeżdżamy za chwilę. Tu było chyba, przed chwilą było czerwone światło. Przed chwilą w ogóle przejeżdżały pociągi. Zresztą przejazd kolejowy też w jako centralna część dwor dzielnicy. Jakoś nie odkrywam tego, jak to było duże. No i tak, rondo nie ma nazwy. Z tego co widzę, po prostu przystanki się obok nazywam jako PKP Wesoła. Jeżeli jest nazwa, to możecie ją zobaczyć tutaj na slow motion. W sensie ja mam slow motion tutaj, na tym rondku. I ten nasz drift tutaj na tym rondku też później jest pokazany na drifcie. O, ale ładnie ten samochód z tyłu było widać. No. Wjechałem na chodnik, zobaczcie, patrzcie jaki spryciarz. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie w tył i ten dźwięk zameczek. No i dojechaliśmy do przystanku autobusowego PKP Wesoła. A teraz krótkie przesłanie ode mnie z tamtych czasów. Witamy w Warszawa Wesoła, PKP. Oj tak, czasy przed panem. Ciąg dalszy nastąpi. Cześć. Thank you.